Ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że w jakimkolwiek poważnym kraju jest premier, który robi te zwroty o 180 stopni tak często, że chyba już sam się w tych zwrotach zaczyna powoli gubić, robi tylko wiatr w przejściu. Porażające. Przecież w sierpniu Kaczyński mówił, pokazywał Brukseli tak naprawdę środkowy palec, mówił, że poradzimy sobie sami. Przychodzi listopad, mówi, nie poradzimy sobie sami, potrzebujemy pieniędzy z Brukseli. Morawiecki, bohater, prowadził nas na szańce walczyć z tym brukselskim szatanem, który chce nas nakarmić, zatkać nam w usta i wszystko tymi plikami z euro i zabrać nam naszą świadomość. Teraz Morawiecki mówi, że to nasza suwerenność. Weźcie wy się do jasnej cholery zdecydujcie. To jest mój apel do rządzących. Bo raz mówicie tak, raz mówicie siak. Oni są po prostu jak pijane dzieci we mgle, które chodzą od ściany do ściany i kompletnie nie mają pojęcia, o czym mówią. Jedyne, co ich trzyma przy życiu, kiedy se wstają, rano idą do roboty, to żeby utrzymać się przy korycie. I w zależności od tego, czego będzie wymagało utrzymanie się przy korycie, to będą pleść, to będą opowiadać. Morawiecki tak naprawdę, i to też obaj wiemy, i chyba wszyscy już wiemy, on sobie może mówić dowolne rzeczy. Jego słowa nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Nie było jeszcze w 30-letniej historii polskiej nowej demokracji tak słabego premiera. Premiera, który do tego stopnia byłby manewrowany przez swojego rzeczywistego kierownika, a z drugiej strony rozgrywany przez różnego typu przystawki, które trzymają go wciąż na powierzchni. Nie ma kompletnie żadnego znaczenia, co mówi Mateusz Morawiecki.